Nie. Ja również powiem coś do mikrofonu, właśnie to robię. Też siebie słyszę dobrze. Ja nic nie powiem do mikrofonu. To się nie uda, nagranie się nie uda. Dzień dobry, jesteśmy w telewizji. To jesteśmy w takim razie gotowi, można nas otwierać, chyba że już jesteśmy, już transmitujemy, jak się okazało. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Przed Wami nagranie, specjalne nagranie specjalnego odcinka podcastu Teatru Improwizowanego Klancyk Codzienne Trudności. Crossoveru podcastów, naszego podcastu, małego podcastu komediowego z innym, dużo większym podcastem komediowym. Co to znaczy crossover? Crossover to jest w świecie seriali. Dobrze mówię? Grzegorz, może chciałbyś wyjaśnić? To jakby na przykład Bolek Lolek poszedł do Reksia. Dokładnie tak. Polska produkcja serialowa chyba się nie zmierzyła jakoś szczególnie z tym tematem, ale Amerykanie są w tym naprawdę nieźli. Czyli muszą być z nami dwa seriale. Żeby się skrosał. My jesteśmy czterej pancerni, a wy? Pies. Stawka większa niż życie. Ale by to nie był crossover. Ale jesteśmy, tak. A to ciekawe, jakim serialem uważasz, że bylibyśmy? My bylibyśmy jakim serialem? Z jakim serialem wam się kojarzymy? My byśmy były cztery pancerni i pies, to chyba widać. A my? Trzej pancerni. My właśnie, Są jakieś seriale o klaunach? To jest bardzo ciekawe, bo jest taka gra, taka, że gdybyś był czymś, to jakim typu? Gdybyś był wakacjami, to jakimi? I tak samo można, gdybyście były serialem, to jakim? Wy już wprawdzie odpowiedziałyście, tak. A my ciągle nie, ale... Jest problem, ponieważ musimy udzielić zbiorowej odpowiedzi za wszystkich, tak jakby, a nie tylko za siebie. To... No my za psa mówiłyśmy też. Okej. Właśnie, to może jeszcze o składzie osobowym. Dzisiaj Klancyk reprezentujemy my we trójkę. Ja nazywam się Błażej Staryszek. Ja Grzegorz Uzdański. Piotr Sikora. I nadajemy dzisiaj z Faktycznego Domu Kultury chyba najlepszego miejsca, w którym moglibyśmy rozmawiać z naszymi dzisiejszymi gościniami. A więc z Magdaleną Grzebakowską i Ewą Dzień Bimnicką. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Reporterkami, brawo. Oraz oczywiście, jako się rzekło, autorkami podcastu i książki pod tytułem Jak się starzeć bez godności. To my. Bardzo dziękujemy, że przyjęłyście zaproszenie do to my dziękujemy bardzo. Zaszczyt dla nas. Nie. To my dziękujemy. Nie. To jest... Jezu, czy jeszcze tańczymy, czy jeszcze, czy już możemy? Nie, już możemy do brzegu. Bardzo dziękujemy. Ten podcast zaczynamy zwykle od tradycyjnego pytania o codzienne trudności. I Magda o tym wie, ponieważ w szczycie pandemii nagrywaliśmy odcinek z Magdą i zachęcamy Państwa do tego, żeby go odsłuchać. I dla Magdy tą codzienną trudnością okazało się odkurzanie i o tym, że to, że kabel zawsze za krótki, rura nie pasuje. Rozwiązałam. Mamy odkurzacz bezkablowy. Wspaniale. Rumbę? Nie, rumbę nie. Rumbę nie. Sambę. Sambę. Nie, no taki, rączkę taki. Bo ja muszę taki kupić do Znakomity. Spektaklu. Znakomity. A drogi? Tak. Właśnie to. Ale duży? W jakim sensie? No potrzebuję taki kompaktowy, żeby był na... Nie, to nie. Jest duży. Okay. Wysoki odkurzacz. To nano odkurzacz. Ale jak potrzebujesz do spektaklu, nie potrzebujesz chyba sprawnego. Możesz kupić zepsuty. Potrzebujesz musi wciągnąć mąkę, ponieważ udaje, że wciągam narkotyk, a jednocześnie nosem... To nie są prawdziwe narkotyki na scenie, jak wy tam gracie? Nie, to nanoodkurzacz taki do nosa, nie? Ukryć go w nosie. To byłoby idealne, szczerze mówiąc. Udajesz, że ściągasz narkotyki, odkurzacz ci je wciąga i jesteś cały czas nieznarkotyzowany. Dziękuję za inspirację, muszę to przemyśleć i porozmawiać. Na Allegro, albo AliExpressie. Ta inspiracja kosztowała 500 zł. No nie ma nic za darmo w życiu. My się też jakby odcinamy jako Klancyk od solowej kariery Piotra, bo ten spektakl nie jest spektaklem Klancyka, więc my nie płacimy. Ale ponieważ Ewa na to pytanie nie odpowiadała, to chcielibyśmy zapytać o to, czy jest w życiu coś, co innym wydaje się zupełnie proste i banalne i nie przysparza trudności, a dla ciebie jest udręką. No ja moglibyśmy tutaj spędzić dużo czasu, gdybym miała odpowiedzieć na to pytanie szczerze, bo bardzo jest wiele takich rzeczy, ale chyba kiedy wychodzę z toalety we własnym domu, to nie wiem, czy iść w prawo, czy w lewo. Potrzebujemy rozwinąć tę myśl. Po prostu nie mam orientacji w terenie, ale w stopniu ekstremalnym. Potwierdzam. Po prostu nigdzie nie trafiam. No to myślę, że to jest... Potrzebujemy anegdoty, bo to brzmi jak początek jakiejś wspaniałej opowieści. Jeżeli wyjeżdżam z lotniska, znaczy powiem historię z życia wziętą, dajmy na to, i widzę
na mapie GPS. No mówię, to jest taka historia sprzed miesiąca, że mój hotel jest 10 minut drogi od lotniska. Zwykle jestem tam już po półtorej godziny przy dobrych wiatrach. To jest tak. Kiedy idę do lasu z psem, to muszę na pierwszym drzewie zawiązać nitkę, żeby wrócić do domu. O. Kiedy jako reporterka wyjeżdżam w tak zwany teren, zapisuję sobie w notatniku, teraz już jest telefon, fotografuję skąd idę i dokąd idę, żeby móc wrócić. Kiedyś zostawiłam samochód w Otwocku, udając się na rozmowę służbową, wróciłam kolejką, ponieważ nie mogłam znaleźć samochodu. Do dziś wystarczy anegdotek. To są bardzo dobre anegdoty. Tak, proszę bardzo, to też kosztuje 250. A wszystko po tym. Wydaje mi się, że jednej rzeczy żeśmy nie dogadali przed występem, jakby naszego budżetu. Jakby. Ja wróciłam z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych i tam panuje bardzo brutalny kapitalizm i tam pouczono mnie, żeby nie być jeleniem. No być może Fundacja Instytut Reportażu, która nas gości dzisiaj poniekąd się jakoś dołoży. Zobaczymy. To Zbiórkę zrobimy też na fanpage'u. Zbiórka.pl za dobre rady, tak. Za anegdoty. Czy zawsze tak było? Czy to jest coś, co się nasila na przykład Z wiekiem? Wiem, że to jest korelacja ze słuchem. Ktoś, kto potrafi bardzo dobrze śpiewać, nie ma orientacji w terenie. Albo, to jest nieprawda, ja świetnie śpiewam i mam świetną orientację w terenie. Magda, ale panowie cię zapytają zaraz na pewno o coś. Ale że co? Nic, bo... A że chodzi ci o to, że ukradnę ci show? Dobra. Tylko chciałam powiedzieć, że to jest nieprawda. Nie, no tak mi kradniesz, więc tylko chodzi mi o to, żebym mogła odpowiedzieć do końca na to jedno pytanie. A potem już, wiesz, potem niech wali się świat. Albo to jest korelacja z dobrym słuchem, albo z czymś, co pływa w środku ucha i powoduje, że osoby, które nie mają orientacji w terenie, mają również chorobę morską. Jeszcze nie połączyłam tych trzech czynników. Ja mam słabą bardzo orientację w terenie i mam chorobę lokomocyjną. Nie wiem, czy mam chorobę morską, bo nie byłem na morzu. Aha, no to być może powinieneś sprawdzić tę właśnie zależność. Ja na przykład, kiedy zdawałam egzamin na sternika morskiego, bardzo prosiłam kapitana, który przeprowadzał egzamin, żeby w dokumentach, dokumentujących, że tak się wyrażę, tę czynność, wpisał, że choroba morska przy jedynce w skali Beauforta, a wymiotowałam już przy zerze. Co jest kompromitujące, prawda? Jeżeli chce się na przykład wykonywać, czy być sternikiem. Bo na przykład wynajmujesz się jako sternik i masz swoją załogę, którą musisz przeprowadzić na przykład przez Morze Śródziemne, wsiadasz na pokład i od razu wymiotujesz. No to jest, wiecie... To może świadczyć o załodze. Komediowy premis, jak my to nazywamy. To tak, premis. Pan też był w Ameryce, oczywiście, tak, premis. Rozmawialiśmy o tym, panie. Tak. Jeszcze przypomnę, że ja studiowałem w Ameryce. To będzie callback do naszego podcastu, gdzie o tym wspominałem. A to widać, tak, a dobrze. Taki sternik mógłby pracować zdalnie. Więc jakby w czasach... Na Zoomie. Po pandemicznym, myślę. Nie śmiejcie się, a teraz... Góra lodowa. Z mapy wynika, że a to trzeba, bo każdy ma inaczej ustawione te okienka na Zoomie, więc to by powodowało potworne w skutkach nieporozumienia co do tego, na przykład góra lodowa po mojej lewej. Zwłaszcza, że jak się używa na przykład tej kamery przedniej w telefonie, to obraz jest odwrócony, prawda? I tak musiało być na Titanicu, to był po Titanicu. To się mówi, nie, góra lodowa. Sternik Titanica był na Zoomie. Social góra lodowa skubiły. Po twojej lewej lub prawej, uważaj. Więc mamy tę pierwszą codzienną trudność rozpoznaną. Ja będę robił dla państwa, którzy są z nami dzisiaj tutaj na żywo. W studiu. Uwaga, w studiu. Będziemy robić pauzy na dżingle, które pojawią się w postprodukcji, więc to jest taka pauza dżinglowa. Ale macie jakieś dżingle, to nie my musimy je robić. Nie, mamy autentyczne dżingle, ale niestety kosztują 250 zł, jeśli chcecie ich użyć. No, albo się rozliczymy jakoś barterowo. Ponieważ ja świetnie śpiewam. Ja będę... I już mamy dżingle. To teraz zapytam o codzienne trudności w kontekście starzenia się bez godności. Czy to się zmieniło? Czy rzeczy, które dawniej były dla was wszystkich łatwe, dzisiaj stają się trudne? Magda, podłoga jest twoja. Ja nie mam nic do powiedzenia. No. Wszystko jest łatwe. Codzienna trudność. No, stawy strasznie, bo trudno jest wstać z łóżka rano. Koło 50 to się zaczęło, że jest trudno wstać z łóżka. Mogłabym powiedzieć, że trudno jest znaleźć szczękę, ale jeszcze nie.
Trudno jest znaleźć okulary bez okularów. Po prostu na razie znajdujesz szczękę bez problemu. Tak, to chcesz mam powiedzieć. W paszczy szczękę. Okulary też wciąż. Masz na nosie. Jakbyś, okulary, ale szukała. Nie, rano nie mam ich na nosie, więc to jest ta trudność, że trzeba jeszcze je namacać, bo wtedy nic nie widzę. A potem to już zwykłe życie. Wszystko boli, włosy wypadają, wzrok słaby, codzienna trudność. A może odwrotnie, coś co kiedyś było trudne, dzisiaj już jest łatwe. Nie trzeba szukać męża. To jest łatwe, bo już się ma. Nie, Ewka? Tak, tak. Zgadza się ze mną. No, chyba, żeby naprawdę się jakiś ekstra znalazł. Jak wlezie pod ręce, to zobaczymy. Robert Czarek, nie oglądajcie tego. No przecież oni oglądają teraz mecze piłkarskie. Mój nie ogląda. O, nie ma. Może to powtórki. Oglądają powtórki. Tak, powtórki. A dla was, panowie, coś się zmieniło z wiekiem w kwestii... Polepsza się jakość życia generalnie z wiekiem, według mnie. W sensie, polepsza? Według mnie tak. Według mnie. I widzę rosnącą zależność. Wydaje mi się, że jestem na dobrej drodze do tego, żeby być szczęśliwym. A ile masz lat, młody człowieku? 48. O Jezu, naprawdę? To nie jest młody prawda. Człowieku? Totalnie kłamie. A ile ma lat on? A nie wiem, ile dokładnie, ale wiem, że znam się na 48. Nie mam starszym panią. No, ile mam lat? Ile byś mi dała? Co za fircyk. 21? Nie, no daj spokój. No wiem, że daj spokój. Trzeba być miłym, Ewka, mówiłam ci. No bez przesad, nie możesz kłamać tak, żeby wiesz, było widać, że kłamiesz. Nie, no nie, nie. Nie, no ale nie. Słuchaj, bądźmy szczerzy. My 45. 50. Okay. 45. 45. No to ja mam tyle, tylko... Ma dużo mnie. Jakie 45? Inaczej zadajmy pytanie. Który z nas, waszym zdaniem, jest najstarszy? O. A który najmłodszy? Pan z Ameryki. Tak, ma 48. Ja no. Przepraszam, 21, a teraz... Bo kłamałam, żeby było miło, no ale prawda... Dobrze, mam 36 lat już, nie będę nie tego Nie no, ciągnął. Błagam cię, ja wtedy dopiero miałam roczne dziecko. Ale co to za starzenie się? No, wtedy jeszcze w ogóle nie było mowy o starzeniu. Ja uważam, że to pytanie jest... Ageistowskie. Tak, ale zostało mi zadane, dlatego odpowiedziałem. Jakby tu siedziała osoba 17-letnia i zapytalibyśmy ją o to pytanie, to miałaby prawo odpowiedzieć na to pytanie, bo została zapytana. Gdyby tu siedziała osoba zrobiłem. Dwuletnia i spytalibyśmy ją, jakie ze starzeniem. A gdyby tu przyszła pana matka? No to też coś by powiedziała na pewno. Ja mam anegdotę, mogę? A propos Zawsze. Wieku. Bo kiedyś mój starszy syn był młodszy i zostawiłam go z moim mężem, jego ojcem i wyszłam na pierwszy pobyt poza domem od bardzo dawna. Miał o 8 miesięcy syn i wróciłam ze strachem, bo to jest bardzo duży stres, kiedy się zostawia dziecko małe z ojcem, 8-miesięczne. I kiedy wróciłam, to obaj oglądali mecz w telewizji. I zapytałam mojego męża, czy nakarmił syna. A on powiedział nie. A ja zapytałam, a dlaczego? Bo nie mówił, że jest głodny. Być może dzieci by się szybciej uczyły mówić, gdyby się do tego stosować. My je rozleniwiamy. Póki nie powie jeden z drugim, że jest głodny, jedzenia nie dostanie. Zawsze żywił się kulturą. Wyautujemy Grzegorza jako najstarszego z nas. To prawda. Wyautujcie się. Ja skończyłem w tym roku 43 lata. Więc jestem cały czas młodszy od kłamliwego Piotra, ale starszy od prawdziwego Piotra. No, nie wiem, u mnie też dużo rzeczy jest lepiej i łatwiej, ale to chyba nie ze względu na starzenie się, tylko jakieś coś tam, teges, śmeges, terapia. A jeśli fachowe chodzi... Określenie. Tak, to jest, zaczerpnąłem je z rocznika psychiatrycznego. Witam w klubie. Terapia w rycie teges śmeg. Tak. A jeżeli chodzi o trudności, takie rzeczy, które są trudne, bo mi w zasadzie teraz większość rzeczy faktycznie jest łatwiej. Ja zaczną się trudności, jak dziecko się urodzi, ale na razie jeszcze nie. Ale te trudności też... Ale to, co jest trudniej, to myślę, że faktycznie boli mnie dużo częściej różne rzeczy w ciele i dużo gorzej widzę. W sensie, że jak czasami patrzę na jakiś tekst drobnym drukiem, to ja już widzę ten druk, ale nie wiem, co on jakby czyli mówi. Coraz łatwiej cię oszukać, podrzucać ci rzeczy do podpisu. A ja się już raz totalnie dałem oszukać, ale na szczęście mój komputer był mądrzejszy ode mnie, bo dostałem taką informację, że
że mam niedopłatę elektryczną i zostanie wyłączony prąd i mam zapłacić na linku w koncie. No i jak klasyczny cyfrowy senior kliknąłem ten link, żeby zapłacić, ale mój komputer powiedział mi, że to podejrzany link. Computer says no, jak w Małej Brytanii. Co? Słucham? Oglądali, że się ma problem ze słuchem. Oglądali państwo Małą Brytanię? Co? Tak. Serial. Crossover. Serial. Computer says no. Computer says no. Jeszcze była taka tam... postać, która udawała, że jest z Hiszpanii. Albo, że mówi po hiszpańsku. Był w ogóle taki człowiek, chyba jeszcze to był albo, nie, to nie było w schyłkowym PRL-u, to było chyba na samym początku lat 90., który zatrudnił się w jakiejś szkole jako nauczyciel angielskiego i karmił dzieci bełkotem własnego pomysłu. Naprawdę? Ale to w było Polsce? Możliwe tylko na samym początku. A to było w Wielkiej Brytanii? W Polsce. A to była pchła szachrajka. Właśnie chciałem powiedzieć, pchła szachrajka. Tak właśnie. No. Ale gdyby to było w Wielkiej Brytanii, to było dopiero... Tak, to by było tak. Dużo jeszcze efektowniejsze, to prawda. Mnie natomiast uczył native speaker. Pierwszy Brytyjczyk, który uczył w Warszawie angielskiego i potem się okazało, że to Polak. Jakby naprawdę, to był taki wielki skandal, bo to było drogie. No nie. Ale dobrze uczył? Nie no. Pamiętam. Pamiętam, że mieliśmy krzyczeć We are the champions, więc już miał sobie taki amerykański tak. Sznyt. Czy jeszcze był psychiatrą do tego, czy psychologiem, tak, terapeutą? Było bardzo ważne wtedy. Pamiętam, że też miałem... Myślę, że dla Polaków to jest bardzo ważne, żeby to krzyczeć. Oj tak. Chodziłem do takiej szkoły też właśnie, że był native speaker i pan Bill był legendarną postacią. W sensie chodziło się do Billa. Teraz to native speaker, to rzucisz kamieniem i trafiasz na native speaker, ale wtedy to było duże wydarzenie. Longman, tak się nazywała ta szkoła. Myślę, że nie istnieje, więc mogę śmiało powiedzieć. Tak, ona miała swoje macki również w miastach w dalekiej południowej Polsce, naprawdę? W Katowicach. Tak. A, bo długie jestem z Bielska Białej, więc to wszystko ma brawo, teraz głęboki to ma sens. Tak. Mamy kolejną wspólną rzecz z sobą. Oszustów Longman, językowy. Proszę bardzo. Też chodziłeś do Longmana? Chodziłam do Longmana i nawet dzięki Longmanowi zdawałam kolejne egzaminy. No, ale co to jest, Magda? Tak, według ciebie. Ja, jako osoba, która ma odsłuch w uchu, muszę przychylić się do prośby. Ale Magdy. Ja zawsze mówię gdzie indziej, więc to się już nie zmieni. Bo właśnie starość też jest taka. Starość to nie elastyczność. Tak, i nawet dzięki Longmanowi zdawałam kolejne egzaminy, które są potwierdzane dokumentami takimi oficjalnymi. Zapraszamy na szkolenia firmy Longman. Longman. Długi człowiek. Ostatnio miałam do czynienia tylko z krowami Longhorn akurat. Taki zbieg okoliczności. Longman, Longhorn. I co to za krowy? Długie rogi. Długo... Widzisz, nie przykładałeś brawo. Się. Nie. To ten native speaker sprawił, że pan wie, co to niestety, znaczy. Oczywiście. To jest krowa z długimi rogami, która rośnie tylko... Przyjechała z Walii do Ameryki Północnej, do jej południowych Stanów. Jest taka włochata? Nie, ma długie rogi. I krótkie włosy. Zmieniłam ta włochata to jest francuska krowa. To jest mamut. Rasa limousin. A jaka była jakby okazja, czy też pretekst do kontaktu? Zamierzam się uczepić tego tematu, jak rasowy dziennikarz nie odpuścić. Ona po prostu przebywała na terenach, gdzie przybywałam służbowo. I ja ją zapamiętałam, ponieważ to jest krowa, która była krową eksportową poprzez bardzo długi czas. Rymuje, krowa eksportowa. Tak. Ale potem, kiedy bardzo drapieżny kapitalizm zagościł, jak mówią publicyści w Stanach Zjednoczonych i Ameryki Północnej, okazało się, że krowa Longhorn jest nieekonomiczna, ponieważ ona była poddawana transportowi do północnych stanów, takich jak Illinois czy Pensylwania. I okazało się, że się jej mniej mieści w wagonie kolejowym niż krow z krótszymi rogami. Due to horn. Proszę? Z powodu horn. Ja nie chodziłam do Longmana. Shorthorny, tak. Nie mogę jej przycinać przed wejściem do wagonu tych rogów? No, wtedy jeszcze nie outsourcingowano w Chinach, do Chin. A kolega znalazł. Słuchacze tego nie zobaczą, ale nasi widzowie, tutaj jest Longhorn, wygooglowałem na szybko. Czyli widzicie państwo, że ona ma długie rogi. Tutaj tak. Czyli nazwa nie kłamie. I jest cowboy, to też jest ważne. Tak, bo to jest krowa cowboyów. Nie wiem, czy to cokolwiek będzie widać, ale jest imponująca. Za 44... dolary można kupić. To chyba pół rogu. Jest dmuchana.
Nie, ona nie jest dmuchana. To ona nie jest dmuchana, ty w nią wchodzisz. No przepraszam, jestem tak. Inflatable. To chyba jest niepalna po prostu. Czy to jest sklep z rzeczami dla dorosłych? Nie. Nie. Dostaje się 10 punktów. Czy to jest, czy to jest krowa, którą możesz poślubić? Nie. Myślę, że ma wiele zastosowań. Mogę przeczytać, jeśli są. Jest inflatable. Jest jumpsuit. Jest też szalik. I baczka baterii 4A. Czyli jednak jest to krowa dla dorosłych. Okej. Okay. Przeczytam państwu. Iha, cowboy. Time to mount that steer. No dobra, już może to nie jest dobry aż tak śmieszne, ten twój jak myślałem, ale, szacunek, ale zawsze warto Bill, spróbować. Respekt. Nie, Bill to uczył, a ciebie uczył. Nie, ciebie uczył Bill. Tak, respekt. Bill. Mhm. A ciebie, Błażej, co męczy? Ile masz lat i co ciebie męczy? No ja w przyszłym roku kończę 40. Jezu! Też kiedyś miałam 40. No. Nie mam jakichś emocji w związku z tym chyba. A co ci idzie gorzej? Co mi idzie gorzej? No, dorastające dziecko to jest coś, tak, co to jest gorzej. Jezu, to jest super gorzej, tak. Mhm. Jakby ostrzegano ludzi, to jest taki spisek, w ogóle dziecko to jest spisek światowy, nie mówi się żadnym rodzicom jak będzie, bo nikt by nie miał dzieci. To prawda. A my mówimy otwarcie, my mamy nastolatki i odradzamy. Mam dwóch nastolatków, ja zwykle mam gorzej niż ty. Ewka jest lepsza, bo ma gorzej. Tak. Ja chcę tutaj powiedzieć, żebyście nie mówiły tych rzeczy, ponieważ mamy powiększające się grono ojców w Klancyku. A to możecie się jeszcze wycofać. Znaczy ja już się nie mogę wycofać legalnie. Znaczy Błażej, mógłbyś się jeszcze wycofać, ale to oznaczałoby jakieś bardzo drastyczne. No więc właśnie nie chciałbym teraz, może, zwłaszcza, że może ktoś z mojej rodziny to ogląda, więc pozdrawiam. Omówimy sprawę po nagraniu. A nastolatki czy nastolatkowie są gorsi? Waszej... Ja mam nastolatkę, Ewa ma nastolatków, dwóch. Ja uważam, że jedna nastolatka to jest jak 10 nastolatków. Nie zgadzam się. Ewa się nie zgadza. Nie, myślę, że dwóch nastolatków jest jak 10 nastolatek. No więc... A choć Ewka się wymienimy tymi dziećmi na trochę. Ja tobie dam nastolatkę jedną, a ty mi dasz dwóch nastolatków. Ja twoje dzieci uwielbiam i uważam, że wszystko, co złego o nich mówisz, to jest przesadzone. A więc nie powiedziałam złego. O, tak się mówi. No. Ile psów to jest jeden nastolatek? No u mnie uważam, że jeden nastolatek to jest... jeden pies to jest pół nastolatka. Ile pół. Krów okay. Długorogich? To ja jest mam, słuchajcie, jednego psa, który jest młodszy od mojej córki i ja zawsze jej powtarzam i mojemu psu zawsze mówię, że drugie dziecko nam poszło o wiele lepiej. I to ten pies jest drugim dzieckiem. Ja uważam, że ty nie masz drugiego psa, ponieważ masz chihuahuę. To jest jakiś cholerny chomik, który udaje, wiesz... Chihuahuy są słodkie. Ewa, nie są słodkie. Małe. Ty widziałeś kiedyś chihuahuę? Tak. No. Jakby tak, to jest popularna. I no. Być może on nie uważaj, jest słodki. Uważaj, bo on się z wróbel przyjaźnia. Wróbel ma chihuahuę. Ja myślę, że to jest tak, że po prostu jak człowiek jest bardzo zły ze swojego życia... Wróbel jest ptakiem. Wróbel ma tak ryjka. Mhm. Jak człowiek... Ryjka, no a ryjek się przyjaźni z moim. Tak? One się kumplują? Tak. Jak ryjek przyjeżdża na wakacje do Sopotu, to wtedy oni się kumplują. To są dwa takie małe psiaki. Za insajderski świat psów literatów. Celebrytów, tak. Celebryci teraz się popisują swoimi rasowymi psami. Oczywiście. Jak człowiek był bardzo zły w trakcie życia, był, nie wiem, na przykład Adolf Hitler i umiera, to... To ma dwóch nastolatków, to chciałeś powiedzieć, tak? Odradza się jako chihuahua. Nie, to jest nieprawda. Brawo, brawo. Ale wiesz co, czyli ale ryjek, dlaczego jest Adolf tak mówisz? Dlatego, że chihuahua mają w sobie właśnie bardzo, są bardzo małe, ale jesteś jednak mają w sobie... Niech pan się wypowie. Mają w sobie coś takiego... Nie tak, mają nic poza tym takiego. Ja uważam, i to może będzie trochę oparte na fizjologii, być może teraz grupa hejterów mojej osoby się powiększy, ale trudno. O mnie przynajmniej. Tak. To mów, Ewka. To znaczy, wydaje mi się, że chihuahua mają... Albo powieki, znaczy, a jak zamykają oczy, to z drugiej strony im wypada kupa. To bardzo sugestywna i dość obrzydliwa wizja. Tak, ale czy... Macie wolne miejsce w podcaście? Bo bym zrobiła crossover na forever. Zamiast dziećmi się wymieniać, to... Ewka, będziesz sama sobie prowadziła ten podcast, jak się starzeć bez godności w pojedynkę, wiesz? Ale zobacz, obejrzyj swojego psa, bo on nigdy nie ma zamkniętych oczu. Mój gdyby... syn ma zawsze zamknięte oczy. Jest nie ma. Ślicz... Ma, Ewka. Nie, nie ma. Ewka, to są pomówienia. Nie, to jestem swoim psa. Szmacianym psem jednym i drugim. Szmacianym? To jest cudowny owczarek. No jasne, który składa się z samych... Jaki owczarek? Australijski. Czy on jest takim pięknym w życiu mopem? Nie był w Australii, w życiu nie był w Australii. Nie był w Australii, bo by tam po prostu z gorąca by oszalał. No właśnie, tak. Pies, który wygląda jak owczarek podhalański, tylko że jest brudny z szarości i ten.
Brudno od urodzenia, nie to, a że... A kto wczoraj mu mówił, jak jesteś piękniutki, mięciutki? Oszustko. A kto mówił do mojego psa? Nigdy nie mówiłam. Tak, mówiłaś. Nigdy więcej u nas już Ewka nie nocuje. Cieszymy się, że ujawniliśmy pokłady kłamstwa, które za pozornie piękną fasadą podcastu. Dziękujemy za piękną fasadę, przynajmniej coś. Nie, ale nie, nie. Bo ale my... czyja fasada jest ładniej? Wiadomo, że chihuahuy są lepsze, prawda? No, że, no. Owczarek jest śliczniotki. Nie, browarek śliczny. Jeszcze dalej psu na imię browar. Piotr, nie? Bo nie dano ci dokończyć. Nie dano ci dokończyć. No mów, mów, chłopie. Nie. Już tam, już moje teorie się skończyły. Już powiedziałem wszystko. Ja zawsze uważam, że im mniej Adolfa Hitlera w podcaście, tym lepiej, więc... Można. A zawsze jest ad Hitlerum w waszym podcaście? Nie, ale... A ostatnio się pojawia w spektaklach. Na spektaklu się pojawiał. To Adolf było Hitler? Ale razy pod rząd w ogóle. Ale przyszedł? Mm. A płacił za bilety? Czy... Nie. Awanturował się, wykrzykiwał po niemiecku coś bardzo tak... Raz a w którym teatrzu? Raz na scenie klubu komediowego i teraz też się pojawił w spektaklu w Teatrze Komedii. Naprawdę się pojawił? Pojawił się? Referencja się pojawiła do... O Jezu, to faktycznie on zaczyna być jakieś podejrzanie wszechobecny. Mnie to rozbawiło, jak była mowa, że kapitalizm, jak piszą dziennikarze, rozgościł się w Stanach. To pomyślałem, że nazizm rozgościł się w Niemczech. Rozbawiło mnie to, ale to jest chyba jedna z rzeczy, które... Rozgościł, ja uwielbiam to, rozgościł się. Rozgościł się jest bardzo przyjemne. Tak. A wy lubicie się rozgaszczać? Nie. Tak. Zależy gdzie. Ja lubię. Mam kłopoty, ale ja chodzę na psychoterapię. Się a ja rozgaszczać. A ja umiem rozgaszczać się od urodzenia. I mam chihuahuę. Dobrze, jingle tutaj. To będzie z tego segmentu. Możemy odkaszlnąć. I oddaję głos Grzegorzowi. Dziękuję. To teraz trochę o mnie. Żart. Nie no, otóż proszę państwa, tak, nie, to ja mówię, nie. Tak, więc... Jak szuramy krzesłami, to czy słuchacze nie dostają wtedy palpitacji serca? Myślę, postprodukcji uśmiechu. Czyli to przesypiają, to od razu się budzą. Tak, tak. Okay. Tak, tak. Karzemy śpiochów. No więc po tym nieudanym podsumowaniu poprzedniej kwestii przejdę do pytania. Pytanie jest następujące. Otóż są takie chwile, to Płażej wymyślił to pytanie, ale ja zamierzam je powiedzieć tak, jakby było moje. Otóż są takie chwile tak w naszym życiu, kiedy czujemy się naprawdę młodzi, tak mega młodzi i są takie chwile, kiedy czujemy się mega starzy, typu, że sobie myślimy, no jestem stary albo jestem młody. I czy jakie są te chwile, kiedy czujemy się wybitnie starzy, a kiedy wybitnie młodzi? No mów, Ewka, proszę. Dobrze, wczoraj ja mogę mówią. Powiedzieć, kiedy poczułam się ostatnio bardzo młodo. To było przedwczoraj i byłam na pogrzebie wtedy. I to był pogrzeb, muzyka. Byłam w Wielkiej Brytanii, w Walii Zachodniej. Umarł klarnecista i flecista dosyć znanej grupy i przez przypadek zupełnie trafiłam na stypę, która polegała na tym, że na farmie należącej do tego muzyka zebrali się ludzie, którzy towarzyszyli mu przez całe muzyczne życie. Przyjechali również DJ-e. I chciałam powiedzieć, że byłam tam najmłodsza. Hello. Wow. Tak. No widzicie, no widzę, szczęki opadły. DJ-ów. Nie, po prostu... od ludzi, którzy tam też przyszli jako osoby odprowadzające Nicka Turnera. I DJ-e grali i rozpoczęły się zupełnie szalone tańce. I ci ludzie, którzy mieli 50, 60, 70 lat, oddawali się zupełnym takim swobodnym tańcom. I radości w ogóle. I ja wtedy pomyślałam, że jeszcze że mam bardzo długą perspektywę i że się świetnie czuję z tymi ludźmi. I miałam taką chwilę radości bardzo dużej z tego. I to było, że się młoda czułaś. Tak, czułam się młoda, czułam się sprawna. Czułam, że jestem wśród bardzo fajnych ludzi, których nie znałam, a ponieważ większość z nich byli Walijczycy, nawet ich nie rozumiałam. Ha. Mimo tej szkoły Longhorn, czy jak ona się nazywała. Bo oni mówią z takim akcentem specyficznym, To nie jest akcent, to jest język. Ale czyli oni mówią po walijsku między sobą, nie mówią po angielsku? Powiedz, mówią... Między sobą nie. No to bym musiała mówić coś, jakiś wyraz bez samogłosek. No to każdy sobie może wymyślić taki wyraz po walijsku. Ale to jest wspaniałe, czyli walijski jest ciągle żywym językiem. Tak. To nie jest tak, że oni gadają po angielsku, także między sobą, tylko walijski walijski ożywa i jest bardzo silny taki ruch
narodowy i odnawiania języka. Poznałam ludzi, którzy posyłają swoje dzieci do walijskich szkół, gdzie nie można mówić po angielsku. I są też uniwersytety takie, gdzie się mówi po walijsku. I to jest w ogóle bardzo fajne, ponieważ nie, to, już to nie polega na jakiejś ekstremalnej nienawiści do Anglii, chyba że czasami polega. Albo przykład. Mieszkałam u walijskiej rodziny i grała Anglia z Senegalem. Był to przykry mecz Anglii z Senegalem. Tak. I pani domu zapytała, czy będzie nam to bardzo przeszkadzało, jeśli wyłączy dźwięk, kiedy będzie grany hymn w Wielkiej Brytanii. Powiedzieliśmy, że nie, oczywiście nie, nam to nie przeszkadza, chociaż to bardzo ładny hymn jest. Ale faktycznie wszyscy kibicowali Senegalowi niepotrzebnie, no bo nieskutecznie. Przegrali? Mm. Oczywiście i to bardzo. O. Ja tutaj zaświadczam, że ja spotkałem jednego Walijczyka i faktycznie... Też wyłączał muzykę na hymnie. Nie, że mówił po walijsku też. A powiedz coś po walijsku. Nie, tam były samogłoski. To nie, to nie był walijski. Nie dał się dwa razy prosić. To bardziej brzmiało jakieś ptactwo domowe. To co za... To był taki... To jest z południowej Walii, taki mało znany akcent. Gołąb tam po walijsku będzie... Gorbur. No tak, to jest pół. A gdzie masz w gołąbiu ry? Nie wiem, proszę zapragnąć. Przecież gołębie nie są, nie wszystkie gołębie są Walijczykami, dajcie spokój. No. We Władcy Pierścieni jest bardzo ciekawe obserwować różne rasy świata, ponieważ na przykład zwykle krasnoludzi rasy, są Szkotami. Hitler, kolego. No ale akurat w Śródziemiu tam jest rasa elfów. Należałeś do tego spisku, co dzisiaj w Berlinie go unicestwiono? No, tak, ale posłaliśmy sobie o tym na nasz wewnętrzny czat informacje na temat tego spisku. Tam była jakaś bardzo zabawna postać, która go przeprowadziła. Jakiś książę Royce, czy nie, nie, tak... jego chcieli na księcia. A, on to jest... nie on przeprowadził, nie, tylko on miał być... Nie, on jest sprawny umysłowo i fizycznie. On po prostu miał być księciem. Ale w każdym razie wracając do tych ras, to właśnie... Myślałem, że wracając do momentu, kiedy poczułeś się młodo, ale nie, pewnie porozmawiajmy o rasach elfów. No bo ciekawi mi właśnie, które nacje w Władcy Pierścieni mają walijski akcent, ponieważ krasnoludy mają definitywnie szkocki. Każdy krasnolud jest Szkotem. Powiedz coś po szkocku. Tak samo mówił twój walijczyk. Brzmi jak po walijsku. To jest taki mały... Piotr jest mistrzem udawania języków. Znowu mówiłeś gołębiem, tylko tym razem szkockim. A Magda, ty masz jakiś... Wspominasz jakiś moment, kiedy poczułaś się wybitnie młodo? Wiesz co, ja mam taki problem, ale on ostatnio został zdiagnozowany. Ja się w ogóle zawsze czuję młodo. Zawsze. Od urodzenia czuję się młodo. No chyba, że te stawy tak strasznie bolą, ale to wtedy czuję się młodo z bolącymi stawami. I to jest choroba. Co? To, że się czujesz młodo. Tak? Nie, to nie jest choroba. To nie jest choroba. U mnie zdiagnozowano ADHD w zeszłym miesiącu. I dlatego ja się czuję chyba ciągle młodo. A jakie jest? To dobrze. Mogłabyś rozwinąć związek między ADHD a czuciem się młodo? Nie wiem, no bo ja to myślałam, że czuję się fajnie, wesoło, ha, 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 ha. Cały czas fa, 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 w przeciwieństwie do Ewki, bo ona ma smutne psy, a mój jest, wiecie, na, więc ja też jestem fa, fa, fa. Wydaje mi się, że a to się okazuje, że to ADHD. Nie, no ja teraz wszystko jest pakowane po prostu Chryste, panie, browarek jest wesołym owczarkiem australijskim. Nie daj sobie mówić, że twoja ADHD sprawia, to jesteś, może być młoda i mieć ADHD, albo czuć się młody i mieć ADHD. Ale mało tego, mogę być stara, mieć ADHD i czuć się młodo. No ja kiedyś nie diagnozowano w ogóle ADHD u nie, dorosłych. Nie, uważano, że w ogóle nie ma ADHD dla dorosłych. Jest. A kobiety w ogóle mają inne ADHD niż mężczyźni. To jest spektrum ADHD. I ja się czuję młodo. A kiedy ja się poczułam staro? Ewka, kiedy ja się poczułam staro? Nie wiem. Wczoraj. Tak? Tak mówię, że się czujesz staro. Tak mówiłam? Nie, ale pomyślałam, że potrzebujesz jakiejś odpowiedzi. A dobra, wczoraj się poczułam staro. Tak. Mhm. No więc właśnie wczoraj. Czyli w Mikołajki. Mikołajki, tak. Wczoraj tak. Byłaś taka zmęczona i zdechła, Magdan. Może... No stara, wstałam rano, pojechałam na pocztę, odebrałam pozew sądowy na 4000, wsiadłam w pociąg, przyjechałam do Warszawy, to ja się wczoraj się mogłam czuć staro. Mhm. Ja ale już nie minęło. Samolotem i się czułam młodo. No ale ty wróciłaś z Walii, a ja z Gdańska, także wiesz. No. Jeśli macie... Ja chciałem powiedzieć, że ja... Być może też mam ADHD, muszę się zdiagnozować w tym kierunku. W sensie czujesz się młodo, w sensie tak? Serio muszę, to brzmi jakbym teraz właśnie żartował i mówił, że czuję się młody, ale fakt faktem serio myślę o zdiagnozowaniu się, ale z innych przyczyn. Ale ja się faktycznie czuję młody na takiej zasadzie, że ja się teraz na tym łapię dosyć często, że ja oglądam jakieś rzeczy na przykład
na jakieś rzeczy no, w internecie albo jakieś osoby publiczne, jakichś sportowców, jakieś sportowczyni, jakieś postacie, nie wiem, w serialach, cokolwiek. I bardzo często sobie myślę, o, a to jaki dziadek, ten to jest stary. I z reguły potem się okazuje, że ta osoba jest młodsza ode mnie. W sensie, to się teraz już regularnie, nie, to nie jest ADHD. Regularnie powtarza. Nie, to nie jest ADHD, ja rozumiem, ale to jest czucie się młodym. W sensie, tak. Ja też mam poczucie, że akurat nasz styl życia, przynajmniej częściowo, czyli granie spektakli komediowych. Ja bardzo długo miałem tak, że mnie na przykład w szkole impro uczyły improwizacji same osoby młodsze ode mnie. Jakby w klancyku jestem najstarszy i najmłodszy równocześnie, no bo właśnie. Jesteście wszyscy doświadczeni. I to jest trochę tak jakby udawać, że jest się młodym. Więc troszeczkę. Wyprzedziłeś dokładnie następny punkt programu, bo chciałem zwrócić waszą uwagę na takie zjawisko nowe w Polsce, czyli starzejącego się improwizatora. Ponieważ my generalnie byliśmy... 48. Nieskromnie mówiąc, pewnie byliśmy w grupie kilkunastu osób, które 15 lat temu w różnych miejscach w Polsce zaczęło improwizować. Was i to dwóch był... i klancyk w ogóle. Klancyk, ale no powiedzmy kilka osób jeszcze w innych miastach, równolegle mniej więcej w tym samym czasie to się zadziało. I my zawsze byliśmy, no byliśmy wtedy dwudziestokilkulatkami, powiedzmy, i to te osoby improwizowały, a potem wszyscy następni byli najczęściej młodsi i nie było dojrzałych improwizatorów w ogóle w Polsce. I to było zawsze takie coś, co mi się kojarzyło z młodzieńczością. I potem przyjeżdżali jacyś tacy instruktorzy ze Stanów i okazało się, że oni mają właśnie po 40 albo 50 lat i oni cały czas to robią. I to wydawało mi się zupełnie nie... Żałosne. Trochę dziwne, na pewnym etapie trochę żałosne. Ale teraz już mam może większą estymą na improwizację, bo okazało się, że można z tego żyć. Ale rzeczywiście jesteśmy z takim wiekowym pokoleniem improwizatorów. Jakie macie dla nas rady w związku z tym? I myśmy jak zaczynały w teatrze improwizacyjnym w 82, ale to był 1800. Tam byłem na tym, skończyło się na pierwszych spektaklach. W Harendzie to było. Tak, skończyło się powstanie styczniowe. Zrzuciłyśmy mundury. Też to widziałem. Wyleczyłyśmy ostatnie rany kute. Skoczyłyśmy do Wiernej Rzeki i tyle. Odpowiem może inaczej, bo nie wiem, czy moja myśl... My mamy takie doświadczenie, to ja ci powiem, nie kończ tej myśli, my mamy takie doświadczenie. Jak poszłyśmy do pracy w gazetach, byłyśmy najmłodszymi dziennikarkami, które się uczyły od mistrzów. Oni wszyscy byli starsi i byli przynajmniej w dużym formacie, bo Ewa była w innej gazecie, ja byłam w dużym formacie. Wszyscy byli super przemili, ale byli tacy, wiesz, a ty jesteś jeszcze młoda, a ty coś. I nagle myk, szmyk. I ja byłam najstarsza w dziale. No oprócz Teresy Torańskiej na przykład, nie? Albo tam innych, ale no to było takie, to pomniki były, nie? Ale nagle ja byłam starsza od innych. No od Szczegóła też nie byłam starsza, on jest jednak starszy. No ale generalnie byłam już starsza. I to było trudne dosyć. No ale puenta jakaś jest do tego... Nie, puenty nie ma. Musi być puenta. Ty dawaj puentę, Ewka. Ty i twój owczarek australijski. Proszę bardzo. Zawsze wszystko na mnie. Tak. Proszę, puenta z Australii. Ja mam podobne doświadczenie. Ja nigdy nie pracowałam w takiej żadnej gazecie codziennej, co człowiek się uczy zachodu i potem pnie się na różnych szczeblach. Tylko zupełnie przez przypadek trafiłam do tygodnika Polityka, gdzie mój najbliższy młodszy kolega był 15-20 lat starszy ode mnie. To był Marian Turski. I to był... Przepraszam, to to było śmieszne, ale nie chcę się śmiać. Śmieszne, tak. Kurde, bez sensu w ogóle nie było śmieszne, bo to nie był Marian Turski. To śmieszy. Bo to nie był Marian Turski. To nie był Marian Turski, więc to nie jest śmieszne. Tylko prawda jest śmieszna. Tak, to jest poczucie humoru owczarków australijskich, nie? Chihuahua by się śmiał. Mów, Ewusiu, mów. W polityce 15 lat starsza od ciebie. Nie chcę myśleć, co by się stało, gdyby się Chihuahua zaśmiał. Co byś miała na podłodze w domu potem. Zdechłego owczarka podhalańskiego. Więc... Kontynuując do przodu. Kontynuując, żeby się nie cafać do tyłu, jak to mówili. Nie miałam doświadczenia zdobywania kolejnych takich stopni, czy też sprawności dziennikarskich, ponieważ znalazłam się na dosyć
poziomie, z którego bardzo mi było potem trudno awansować dalej. I ja zostałam po prostu dziewczynką na wieki. Także ja jestem taki, nie mam żadnych dobrych rad, ponieważ jestem w zawodzie dziennikarza z tak jak taki, jak się nazywają takie robaki, co się w tym... Pędraki. Co się, nie, to nie dzikuny. Pędraki. Nie dzikuny, co w bursztynie dżownice. Znajdujesz. Sama jesteś dżownicą. Co w bursztynie są? Pająki. Komary. Komary. Owad w bursztynie. Inkluzje. Jak pisał Zbigniew. No, komary z bursztynie. No, każdy owad generalnie chyba może być tak, w bursztynie. Taki w bursztynie. Nawet widziałam jaszczurkę w bursztynie. Może jesteś jaszczur... A widzieliście owczarka australijskiego w bursztynie? Nie, a ciłowa by się w bursztyn zmieścił. Longhorna w bursztynie. Longhorna w bursztynie. Także nie wiem, czy odpowiedziałyśmy na twoje pytanie. Tak, tak. Nasz podcast właśnie stoi, właśnie tak. Puentami stoi. Nie ma lekarstwa. A będziemy tak rapować, wiecie, tak jak chłopaki przeciwko dziewczynom w amerykańskich teledyskach? Że nie. Masz ochotę... Nie, nie mam, ale może karzecie to? Nie, chyba nie karzemy. Ja też się nie czuję zbyt dobrze. Ja mam dobrą grę rapową. To się nazywa freestyle. Piotr ma dobrą grę rapową, ale chcesz wydaje mi się, że dużo osób teraz powiedziało, że nie chce, ale z drugiej strony. Ale z drugiej strony. Nie wiem też, czy nasi słuchacze włączają nas po rap. Mogę nauczyć słuchaczy. Jest dużo w internecie źródła dobrego rapu. Ja nie rozmowy. Boję się rapu ani żadnego fuck upu. Dobre. No. Now you. Nie, bo ja byłem na warsztacie freestyle. Ja nie umiem freestyle'ować, ale to jest bardzo fajne. Ja opowiem jako ciekawostkę po prostu. No dawaj. Mechanizm polega na tym, że... W Ameryce byłeś? No, tam w trakcie moich studiów w Ameryce. Jak dostajesz... To wytłumaczę wszystkie, może to faktycznie kogoś zaciekawi. Dostajesz słowo, na przykład kubek, załóżmy. Tak? I robisz tak. Robisz pierwsze, dajcie mi pierwsze skojarzenie do słowa kubek. Czubek. Czubek? Tak. Kubek, super. Czubek, no rymuje się. Ale nie, skojarzenie, a nie rym. Skojarzenie, woda. Nie rym. A, kubek. Woda. No, może powiedział woda, tak? Mhm. I teraz ja łapię pierwszy rym. Wziąłeś do słowa... jego wyraz, bo jest z twojego podcastu, tylko... nie? Naszego dobrze, to do skojarzenie do słowa telefon. Ucho. Kojarzy ja, ale się... ucho. Kojarzy bo ja skojarzenie. Kojarzy się ucho i teraz biorę pierwszy rym do słowa ucho, czyli klucho, tak? I ale teraz krucho, czy urobię, krucho? Robię taki, robię taki myk, że robię, mówię coś tam, klucho, coś tam, ucho. Ciekawe. I telefon się nie pojawia. No nie, właśnie nie rymujemy do telefonu, tylko do słowa ucho, czyli na przykład... Słowo ucho pojawia się w drugiej linii. Kiedy wychodzisz ze mną na nawoikę, jesteś ciepłą kluchą, przykładam cię... Do ucho. Jak telefon w ucho. Na przykład. No. Ale sucho. Okay. Drogi był ten warsztat? Sucho, żarty suchy, suchar, sucho. Ale super, bardzo mi się podoba. To dzięki. Kupuję. Mów się suchar, nie super. Cały sobie następny podcast Ewka wyrapujemy. Na podstawie chyba tego ćwiczenia. Chyba twoja chihuahua. Niech wam się darzy tym będzie ćwiczeniem. Będzie chihuahua rapowała. O, świetnie. Żeby się tylko nie... Nie martw się, nie martw, owczarku australijski. Ty, twoja pani i wasz ryjek świński. No. Ale mówisz o moim? O twoim ryjku, moim wszystko świńskim. Wszystko przeszłyście do to już mamy immanentnej części rapu, jaką są wyzwiska, jakby wyobrażanie się. Animozja niesamowite. Dobrze, przepraszam, o czym panowie mówili? Więc zmienimy temat. Chciałem zapytać. Jaka bo mam taką... miła chmurka. Że? Wylatuje z twego burka. Nie. Jo. Powiedziała morda szczurka. Wydaje mi się, że... Może mamy jeszcze 20 minut, może chciałbyśmy się poradować. Jesteśmy świadkami końca podcastu, jak się starzeć bez godności. Początka. O Jezus Maria, nic, chciałem, nieważne. Tak, to początek australijski, tak. Powiedz coś jeszcze o owczarku australijskim, coś złego, oczywiście. To ja o mężczyznach teraz chciałem. O, no dobrze. Chętnie, znam. Mam taką intuicję, że taka niezgoda na starzenie się, albo starzenie się bez godności, pozostawanie... aktywnym. To wszystko, o czym pisałyście w książce, kolorowe ubrania, niezgoda na beże i na te wszystkie stereotypowo kojarzone ze starością rzeczy. U kobiet jest fajna, jest ikrą, jest wyrazem siły charakteru, a u mężczyzn, którzy stylizowaliby się na młodych, to może pachnieć desperacją? Co sądzicie na ten temat? No patrzcie tu na kolegę, nie? Stylizuje się na młodego, a ma 48 lat. Ale ty, Ewa, odpowiedz. Nie, no widać, że botoks jest. Tutaj ostrzyki na zmarszczki. Bardzo dziękuję. Dobrze. Miło mi, że doceniacie wkład, jaki wkładam w swoją urodę. A ponieważ masz dobrego lekarza medycyny estetycznej, nie widać desperacji. Dzięki. Bo to o to chodzi, żeby tego wysiłku nie było widać. Super. Prawda jest taka, Błażeju, jeśli możemy być po imieniu,
że wy macie o wiele łatwiej jako mężczyźni. A, to bez dwóch zdań. Dziadom się jest o wiele łatwiej starzeć. Stary dziad to wciąż jest fajny dziad, a stara baba się musi starać. Ale to się zmieni. To też prawda i całe szczęście. A zmieni się tak, że starym babom będzie łatwiej, czy że nam będzie trudniej? No mam nadzieję, że wam będzie trudniej. Tak, do tego zmierzamy. W sensie na przykład w patriarchacie cały czas, jak są starzy aktorzy, to są uważani ciągle za atrakcyjnych. W sensie nie ma jakby, stare aktorki nie są uważane za atrakcyjne, wręcz bardzo często w ogóle gdzieś zanikają, a starzy aktorzy ciągle jest coś takiego, brawo dla tego kolegi, tak. Nie, ja po prostu stwierdzam zupełnie, jakby zupełnie w sensie faktycznie jest tak, że jakoś to starzenie się... Tak. Źle rozkładam. Natomiast prawda jest taka, to że... To się pewnie będzie powoli, już się zmienią, no ale to jeszcze trochę... Starzy mężczyźni są po prostu nudni. To jest największy problem. Starzejący się mężczyźni są po prostu nudni, ponieważ nie wymaga się od nich żadnego wysiłku intelektualnego, ponieważ mężczyzna musi być, jak wiadomo, ładniejszy od diabła i nie musi się rozwijać. Kobieta, żeby w ogóle być widoczna, musi być coraz lepsza. Dziadersi są po prostu potwornie nudni. I to jest tragedia kobiet w pewnym wieku, które chciałyby na przykład znaleźć partnera w swoim wieku, który byłby ciekawy. I to jest trudne, ponieważ oni są nudni. I dlatego my w ogóle jesteśmy za tym, żeby po 50 były obowiązkowe rozwody i żeby kobiety zgodziły się z kobietami. Kobiety są ładne, mięciutkie, są ciekawe, a wy se radźcie w tych swoich kamizelkach wędkarskich i po prostu w tych swoich pantoflach z siateczki. Ja bardzo lubię na swoją ryby. Kamizelkę wędkarską. Na ryby. I na ryby. Idźcie na ryby, chłopaki. Natomiast my dążymy do tego, żeby 70-letnia kobieta i 70-letni mężczyzna nie różnili się niczym od siebie, że byli równo traktowani. Wy i tak macie niebywałą przewagę, ale to się da załatwić lekarstwami, bo wy macie brody. I jak wam się zaczną robić chomiki, a zaczną się robić chomiki, nam się robią, o proszę. To są chomiki, poznajcie się. Chomik, chłopaki, chłopaki, chomik. To wy sobie zapuszczacie brody, a my nie możemy. Magda ma tu dwie czyłały. FK, bo jak tobie owczarek tam zawiśnie, to naprawdę już żadna medycyna estetyczna nie pomoże. Pomoże, pomoże. Więc absolutnie mężczyznom jest lepiej i przez to, że was mamusie tak rozmemłały, to wy się nie staracie intelektualnie, wtedy to, co mówił owczarek. No, bardzo krzywdzące słowa. Prawda w oczy kole. Możemy sobie na ten temat porapować, ale... No, może zostawmy to. Czy sądzicie, że rynek też będzie gonił za mężczyznami w tym kierunku? To znaczy to w swojej książce... W jakim sensie będzie gonił? Będzie chciał zagarnąć tę przestrzeń, którą już teraz opanował, jeśli chodzi o te zabiegi, które mają odmładzać kobiety. Oczywiście, przecież są, już nikt się tutaj nie wstydzi w wielkich miastach oferować swoich usług dla mężczyzn. Co jeszcze trochę wydaje się dziwaczne. No właśnie, czy to się przestanie wydawać dziwaczne Absolutnie, albo śmieszne? Tak. Czy ja się powinienem już przefarbować? Na co? Nie, never. Co ty? Wszyscy teraz chcą być siwi. Nie, ja uważam, że mógłbyś sobie zrobić taką płukankę fioletową. I trwałą. Będziesz jak moja babcia. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Zawsze się o tym zastanawiam, że czy... Aha, no właśnie, tak. To fajnie. Jakby dziękuję. Dobre. No, w sensie, bo chodzi mi o to, że część już takich powiedzmy starszych osób z reguły płci żeńskiej właśnie ma te fioletowe włosy. Tak. I jak rozumiem, one nie chcą docelowo chodzić w fioletowych włosach, tylko to jest... One chcą odżółcić siwe. Czyli to jest właśnie. Tak, dziękuję, bo to chciałem to sobie ustalić, żeby być pewnym, bo kiedyś tego nie wiedziałem i myślałem, że jest to całkowite złamanie stereotypu, taki pan, że grupa społeczna, która jest kojarzona z jakimś konserwatyzmem, coś tam, a tutaj pankowość. Część z nich to może być to. Muszę odebrać od nastolatka. Dobra, odbierz od Kazika. Dzwoni nastolatek, trzeba odebrać, nie? Cześć Kazik, jesteś w telewizji. Także ja będę mówić. A o co pytałeś? Ja nie pytam, w ogóle nie. Nie, że zafarbować się. Nie, na przykład to jest mój osobisty dramat życiowy, że ja nie siwieję. Ja już mam 50 lat i ja bym chciała być siwą kobietą. Mój docelowy wygląd to jest długie... Cześć Kazik. Długie włosy takie zapuszczam i chciałabym, żeby były bardzo siwe. I chciałabym chodzić w jakichś takich szalonych ubraniach i jeść piasek ze słoika. Dzięki, pozdrawiamy. Kazik. Dziękujemy. Jesteś bardzo ładny. Bardzo... To jest prawda. Siema, Kazik. Cześć, Kazik. Miło będzie cię poznać, jeśli masz to kiedyś się wydarzy. Masz trzech nowych wujków. Na razie, Kaziu. Więc na przykład to jest mój docelowy, siwość. I będę musiała się zafarbować na siwo, bo na razie nic. Kilka włosów siwych, mało. Czyli te elfy?
z Władcy Pierścieni nie bez powodu zostały przywołane. Że to jest taki trochę docelowy. Ja nigdy nie widziałam Władcy Pierścieni. Elfy są nieśmiertelne. Nie mają w ogóle tego problemu. Często siwe, prawda? Jest dużo takich siwych postaci. Muszą się starzeć. Ja po nienawidzę białe, raczej białe. Fantazy. Dla mnie bohater ma spiczaste uszka albo rodzi smoki, to nie. Trochę jestem z tego samego obozu. Mm-hmm. O. Ale nieważne, nie chcielibyśmy tutaj, bo z kolei Piotr ja też przeciwnie bardzo lubię i Grzegorz fantaz, też, więc... Ale nie będę się kłócić. My się nie będziemy tak kłócić jak wy o psy. Oddaję głos Piotrowi, ponieważ nasz podcast ma też ambicje, żeby bawić, ale też uczyć. I być aktualnym przede wszystkim. Więc mamy też sekcję, którą nazywaliśmy temat tygodnia i z Państwem wspólnie wybierzemy temat do omówienia, który jest aktualny i być może publicystyczny nawet. Piotrze. Właśnie ciekawe, bo ta aktualność tematu niestety podważa jeden z tematów, który wybrałem, ale szczęśliwie wybrałem trzy tematy, więc mamy ciągle dwa tematy, które miałem wybrać. A trzeci, zacznę od trzeciego, którego nie możemy wybrać, ponieważ to była... Słyszymy ciebie. Mówisz do nas z przeszłości. Pozdrawiam. Pozdrawiam sam siebie. Wow. Piotrze, jakie to są tematy? Tak, no pierwszym tematem, który jest nieaktualny, bo jest tematem ogólnym, ale według mnie ciekawym, jest to kolejnictwo na Antarktydzie. Analiza i szczegóły. Ciągle tam mówię. Tak, to jest wspaniałe. Co pokazuje lustro, które... Ale to jest uniwersalny temat, o nim możemy porozmawiać zawsze. Bo ja się interesuję geopolityką ostatnio. Bardzo dużo oglądam geopolityczne rzeczy. Ale aktualny temat to jest Święty Mikołaj. Geopolityczny? Ja też to miałam geopolityczny. Geopolityką. Oglądam, taki photoshopuję polityków na goło i ich oglądam. Wspaniale. To jest Święty Mikołaj. I Ryszard Kalisz mi przyszedł do głowy. Nie, czemu nie? Dwa tematy z Mikołajem. Pierwszy to jest wykluczenie dorosłych ludzi przez Mikołaja. W sensie na przykład część osób dostaje może prezenty, ale ja nie dostałem w tym roku żadnego prezentu i wydaje mi się, że nie jestem sam. Myślę, że więcej takich. Czyli na tej sali są ludzie, którzy nie dostali prezentu do Mikołaja, ręka do góry. Jest nas dość sporo. Proszę państwa, ale niektórzy nie dostali, sali, to jest ciekawe. 90% jest to... sali nie dostała. No jest to wykluczenie i możemy o tym porozmawiać, co Święty Mikołaj ma do powiedzenia na ten temat. A drugi temat jest również o Świętym Mikołaju. Trzeci. Jest to, nie, to jest pierwszy jest nieaktualny, bo... Nie kwalifikuje się jako temat tygodnia. Bo nie ma tygodnia. Kolei na Antarktydzie. Tak. Drugi temat to jest fenomen polskiego święta Mikołaja, to znaczy podwójne mikołajowanie. Myślę, że to jest fenomen, że Mikołaj jest 6 grudnia oraz Mikołaj przynosi prezenty, co nie ma żadnego sensu, ale marketingowo jest to geniusz. Dlaczego? W sensie, że i w święt, i w Boże Narodzenie, i w Mikołajki. O to ci ale chodzi, poczekaj, tak, bo na przykład w Poznaniu aniołek przynosi. No, a jeszcze gdzie indziej można powiedzieć, Jezus. Jezusek przynosi, to jest w ogóle dla mnie bardzo perfekcyjne. Urodził się od razu z prezentami. Od razu wiedziałem, moim zdaniem to jest ten, który się urodził, że to jest z innych świąt. To znaczy urodził się i potem kilkanaście lat później muszę ukrócić ten temat, dlatego że wiedziałem, że on się pojawi. To nie dotyczy gwiazdki, Jezuska i innych typów, którzy przynoszą prezenty. Chodzi mi świętego konkretnie Mikołaja. Słuchajcie, to już jest ten temat tygodnia właśnie? To jest do wyboru. Albo podwójne mikołajowanie, albo wykluczenie. Ja jestem za wykluczeniem. Ja też jestem a ty? Za wykluczeniem. Ewka? A jest jakiś jeszcze jeden temat? Nie ma. Było kolejnictwo, ale upadło. Dlaczego upadło? Ja jestem bardzo za kolejnictwo, bo upadło. To, jakbyśmy o kolejnictwie w Polsce, to mam dużo do powiedzenia, ale jestem za podwójnym wykluczeniem. Wygrało przez aklamację. Jak tylko jedna osoba tylko zagłosowała. Nie, tam jeszcze zagłosował. O, pani zagłosowała. No to są dwie osoby. No dobrze, ja jestem otwarty. Ja Błażej, to jest co? Co moje ja tematy? Ja prowadzę, więc ja decyduję. No, trzy osoby, on ma trzy głosy. Przyznam z prostotą. Tak to jest. No to może ten, zróbmy. Pierwszy temat to jest... Nie, Piotr, już wybraliśmy. Wybraliśmy temat wykluczenia przez Mikołaja. Chyba mamy też ograniczony czas po prostu rozmów na ten temat tygodnia. Skurczybyk mi nie przyniósł. Ja od razu wchodzę, tak wiesz, do głębokiej wody. Nie przynosi mi od lat. Ja przez cały rok sobie rekompensuję to albo kompensuję i sobie ciągle coś kupuję. I to właśnie dlatego, że on mi nic nie przynosi. Do bucika mi nie wkłada. Co kupiłaś sobie? Znaczy wczoraj mi przyniósł, nie, przepraszam, wczoraj mnie nie wykluczył, przyniósł mi pozew sądowy na 4000. O Jezus Maria. Ale to jest tak, jakbym dostała rózgę. Tak, to nawet gorzej. A ja byłam taka grzeczna. Prawda, Ewka, że byłam grzeczna? Macie wolne miejsce w podcaście? Macie nastoletnie dzieci? Mamy. Czy one już są wykluczone przez Mikołaja? No tego 6 grudnia? Bo no to jest taki, musi być jakiś etap odcięcia. Niech je wykluczą ich własne dzieci. Moje dziecko będzie zawsze dostawało prezent. To wspaniałe.
To jest super kupować. Ja muszę zacząć dawać znowu je dostawać. W sensie Mikołaj musi zacząć, bo zapomniałem w ogóle o Mikołajkach. Ani nie dostałeś, ani nie dałeś. Ani nie dostałem, ani nie dałem. I Boże, tylko mieliśmy taką wymianę zdań, że jak nasze dziecko się już pojawi, to wtedy będziemy mu dawać prezenty. Ale ja tak sobie pomyślałem, no to jest w ogóle jakieś wysoce niesprawiedliwe. Jemu będziemy dawać, a sobie nie. I w ogóle przez pierwsze 3 lata nie warto, bo i tak nie zrozumie, nie zapamięta. Znaczy do 10 roku życia nie warto. A potem to już zażąda, wiesz, nowej komórki, nowego tabletu. Nie, a przy 10 roku życia można nakłamać mu, że dostawało, ale nie pamięta po prostu. Jak... Pamiętasz te wszystkie tablety, co stukałeś, jak miałeś roczek? W pierwszych 3 latach życia dostałeś ode mnie tyle. Nie, ale to według mnie to niestety te tematy są kompatybilne. Żart. Te tematy są kompatybilne, tak. Dlatego że po co dawać komuś prezent na Mikołaja, skoro za 18 dni ta osoba znowu dostanie kolejne prezenty. Ale kolega ma rację. Kolega ma rację zdecydowanie. Pamiętacie lata 70? Nie, tak. Ale ja pamiętam. I Ewka też. Ewka żyje ode mnie na latach 70. o 8 miesięcy dłużej. Ja też żyłem w latach 70. Ale ile miesięcy? Półtora. No proszę. Urodziłem się 29 listopada 79. No. Więc wtedy były takie fajne prezenty. Mandarynki, orzechy, czekolada i jakiś piesek ze szmatem. I nikt nie narzekał. O. Nikt nie narzekał. A ty, Ewa, kupiłaś, znaczy, czy Mikołaj przyniósł coś twoim dzieciom? Tam się wywiązała dyskusja na widowni. Czyli jednak to się kończy. Jesteście niewierzący. Ale u mnie w domu w ogóle nigdy nie było Mikołajek. Nigdy. Nie dawano prezentów na Mikołajki. Skąd jesteś? Stąd, z Warszawy i nie było. I nie było stąd, z wrzenia świata. Tu się urodziłem. Natomiast zawsze Mikołajki mi się kojarzyły w zasadzie tylko i wyłącznie z Mikołajkami w klasie. Bo jak już byłem w szkole, to w klasie faktycznie wjeżdżały Mikołajki, było losowanie. Z tym wszystkim, że ktoś wylosował kogoś, kogo nie chce, oszukiwali. O, Ewka ma super anegdotę. Wprawdzie już poleciała w naszym podcaście, ale powiedz o Mikołajkach nie, Magda, klasowych. Myślałam, że sama chcesz ją opowiedzieć. Nie, Ewka, ty powiedz. Proszę. Naprawdę nie chcesz? Nie, ale ty lepiej opowiadasz. Niemożliwe. Ale miałam taką przygodę, że podczas wylosowanych, była w podstawówce w 6 klasie i mieliśmy bardzo takiego kolegę w klasie, który mnie wylosował. I on był z dosyć ubogiej rodziny i był łakomy i dostałam pół czekolady. Ale zaznacz, że ze śladami zębów. O nie. A kurczę, ja się mogę jeszcze pochwalić, że mnie odwiedził jeszcze Dziadek Mróz. Jeszcze w moim przedszkolu był... Urodziłeś się w Związku Radzieckim? Nie. Tak. To jeszcze przed studiami w Ameryce. Prosto z Związku Radzieckiego pojechałem na... Piotr Zaliczył 2 główne mocarstwa. Stypendium Lenina pojechałem. Major twojego taty cię wysłał na studia do Ameryki. Ale totalnie pamiętam gościa przebranego na biało. Jest u was jakakaja informacja dla mojego... Matca. Moja ciecia. W każdym odcinku Codziennych Trudności jest taki moment, jak zresztą się zorientowałyście, my uwielbiamy mówić o sobie. W związku z tym... Ale nie dajemy wam ale... tak łatwo, nie? Nie, no macie tutaj Magdę, to w ogóle nie ma tak... Poprosiłem was o przygotowanie pytania do nas i to jest ten moment. No to Ewa, proszę, to ty wymyśliłaś to pytanie. Proszę. Tak. Ponieważ jeżeli zapoznaliście się z naszą książką, to wiecie, że przykładamy dużo uwagi do tężyzny sportowej. Przynajmniej połowa naszego podcastu dużo ćwiczy. A połowa gardzi. Chciałabym poprosić o zrobienie barpisów. Ja mam kontuzjowaną nogę na treningu brazylijskiego jiu-jitsu. To jest prawda. A dostajemy jakieś instrukcje? Nie odklepałem dźwigni, więc wolałbym nie robić teraz. Instrukcja B. Ja się zgłaszam, ja to zrobię, tylko muszę wiedzieć, jak to zrobić. To ja ci będę mówił z tego, co zapamiętałem z opisu Magdy robiącej barpisa. Jeżeli studiowałeś barpisa. W Ameryce, to musiałeś robić barpisy, jeżeli byłeś w amerykańskiej armii. No, oczywiście. Wyglądasz, jakbyś był w Marines. No właśnie. Piotr, to zapraszam cię, musisz to zrobić na... Piotr, jako nasz przedstawiciel. Przed kamerą, więc będziesz widoczny niestety. Przed kamerą, no to słuchaj, tu jest kamera. No Ewka, tu jest kamera. Mówiłam Kazikowi, że jest w telewizji. A ja po prostu tak zrobię tutaj rękami w ogóle, wiesz, no bez sensu. Dobrze, kolega. Piotr, to będzie trudne, bo będzie musiał... Czy możecie mnie wyciąć z tego? Niestety to idzie na żywo. Ale gdzie idzie na żywo? Musisz musiał kucnąć, podskoczyć, wyciągnąć. Jak chodziłem na poprzednie treningi, to była kara za spóźnienie. Trzeba było robić barpis, to było dość straszne. Ewka zrobi 15 naraz. Tak, jednocześnie robię 15. No więc tak, proszę kucnąć. A Ewo, do mikrofonu proszę.
Ewa, do mikrofonu. Pucnąć, proszę. Nie, musi pan zniknął. Mieć tak, żeby w nogi wyrzucić w kierunku tamtej pani. Czyli na odwrót. Paszą tutaj. Nie. To nie kabaret. I teraz dłonie na ziemi. Na ziemi, ziemia jest tam. I teraz wyrzucamy nogi do tyłu. Prosto. Pięknie. Teraz nogi do dłoni wrzucamy. Dorzucamy nogi do dłoni. Teraz wyskakujemy do góry. Klaszczemy. I jeszcze raz. Teraz znowu. Raz, dwa, dwa. Jezus Maria, jeszcze. Wy macie, macie 15. Tak to robią w Marines. Ale tak to robią. Wielkie brawo dla Piotra Sikora. Jezu, czy wy macie takiego delegata, który robi za was te wszystkie dziwne rzeczy. Pozdrawiam moją bazę wojskową USS Marines, której studiowałem w Ameryce. Jezu, a ja zrobiłam pół barpisu raz. Nie no, kurde, myślałem, że to będzie trudne. Trochę trudniejsze. Twardzie. Złamał sobie pewnie coś tam w środku, ale mówi, że nie. Na koniec tego odcinka. Już koniec? No koniec, już prawie godzina rozmawiamy. A przyjdziecie kiedyś do nas do podcastu? Tak. A zaprosicie jak się zestarzeją, Magda. Czy ten pan 48-letni? Za dwa lata zapraszam. Ja już się łapię. Na koniec tradycyjny quiz. I quiz będzie tematyczny. Tak. W związku z tematem odcinka. Ale odpowiadamy obie czy Magda tylko? Wszyscy odpowiadacie, kto... Ja wam powiem po prostu. Nie ma nagród, więc tak naprawdę to nie ma znaczenia. To ja nie mówię. No dobrze, to jest nagroda. 250 zł. O Jezu. Ty to, Ewa, razem już zrobiłyśmy Stysiaka, nie? No dobra. 750 dokładnie. O dobra. Ile lat ma najstarszy zawodnik na mundialu w Katarze? 48. 43. 56. Magda? 79. Zawyżyliśmy. Zawyżyliście. 32 najstarszy. 40. Najstarszy zawodnik to bramkarz reprezentacji Meksyku Alfredo Talavera. I później już koniec. A, Talavera, to fajnie, bo po hiszpańsku Calavera to jest trupia czaszka, czyli facet Talavera to prawie jak trupia czaszka. To jak krupia czaszka. Krupia czaszka. Wspaniale, krupia czaszka. Tak zwany group mind. Od jakiego wieku komunikacja miejska jest darmowa w Warszawie? 75 lat. 80. 70. Od emerytury. Ona jest inna dla... 70. A kolega był na dopingu. Boję się, bo była podpowiedź z publiczności i nie wiem, czy ona jest prawdziwa, ale ja znalazłem, może internet mnie oszukał, że 65. Ja to chciałem powiedzieć najpierw, ale nie. Z publiczności padła ta podpowiedź. Naprawdę. Nie, 70. Okay. Nie, ja mam 65 i jeszcze muszę płacić za bilety. Także. To już niedługo. Szkoda, że to była akurat za 200 zł to była odpowiedź. Szkoda, że nie trafiliśmy. Forlax, Dufalak i Kolon C to popularne leki na jaką przypadłość dla seniorów? Kolon C na jelita. Tak, a wszystkie na to samo. Mhm. Wszystkie na to samo. Forlax na kupę. To twój piesek. Nie, to na ludzką, to na ludzką na kupę. Na stole ma to coś wspólnego z kupą i bez kolon. Bez mrugnięcia okiem. Tak. Na zaparcia. Na zaparcia, doskonale. Dokładnie. Magda. I ostatnie pytanie na dziś. Jestem genialna, naprawdę. Ale zgadłyśmy? Zgadłyśmy? Tak, w międzyczasie. W międzyczasie zwolniłam się z podcastu, ale... 6 listopada tego roku 10 kandydatów z gminy Dobrzeń Wielki rywalizowało w Gminnym Ośrodku Kultury w wyborach Miss i Mistera Seniorów, walcząc przy tym o tytuł Gryfnej Ołmy i Fajnego Ołpy. To opolszczyzna. Seniorzy zaprezentowali się w 3 stylizacjach. W jakich waszym zdaniem? Wieczorowa. Poranna. I na wędki, wędkarska. Nie, i w zespole, w stroju ludowym zapewne jakaś była jedna. W stroju ludowym tak, w wieczorowym tak i jeszcze jedna. Beach. Stroje plażowe. Plażowe. Właśnie nie. Face beach. Nie, beach face. Piżamy. Nie, bez sensu. To do pracy. Strój do pracy. Powiedz pierwszą literę. Smart casual. Smart casual. Ale też na S. Sportowy. Strój sportowy. Strój sportowy. Ja pierwszy. 250 wygrałeś. 250 tak. Dla mnie. Jezu. Brawo. I tym samym dobrnęliśmy do końca. Dobrnęliśmy. Szkoda. Ja żałuję, bo się dopiero zaczęłam rozkręcać. No może kiedyś to powtórzymy. Bardzo chętnie. Magda, możesz tutaj zostać, jak się skończą już kamery. I będę gadać, dopisywać. Zostaw i Błażej te pytania, ja to sobie posiedzę. W tym faktycznym Domu Kultury słuchać jakiś głos. Bardzo państwu dziękujemy. Magda Grzebałkowska, Ewa Winnicka. Dziękuję. Ogromne brawa. Brawa.
Dziękujemy Faktycznemu Domowi Kultury za zaproszenie. Dziękujemy Państwu, że byliście z nami. Teatr Improwizowany Klancyk. Sprawdźcie proszę nasz repertuar na klancyk.pl. Zapraszamy na spektakle i do słuchania Codziennych Trudności. To jest odcinek... Codzienne Nudności? Trudność. A, codzienne trudności. Nudności. Znaczy, nudności to już zależy od odcinka. Jak się jest sternikiem i ma się chorobę morską. Ty, Ewka, ale to w ogóle jest szok, że ty jesteś sterniczką morską. Ja o tobie wszystkiego nie wiem. Już myślałam, no, że wszystko ja jestem wie. Żeglarzem jachtowym. Moglibyśmy się... Płyniemy? Ja mam chorobę morską, także jesteśmy... Dziękujemy Państwu. Dziękujemy firmie Long.